2000 FM, the many voices of multicultural Australia. Stand by for the next program. Broadcasting in Polish. Welcome to the Polish Community Program on Radio 2000 FM 98.5. Dzień dobry Państwu. W sobotę 2 kwietnia roku 2016 witają Piotr Broś i Jerzy Moskała. Wczoraj obchodziła imieniny Grażyna, dzisiaj Franciszek, jutro Irena, a pojutrze Wacław. Wszystkim żelnizantom i jubilatom życzymy wiele dobrego. Posłuchajmy piosenki Orawa i zespołu Krywań. W dzisiejszym programie Niedziela Palmowa w dawnej Polsce, sesja naukowa programu Question and Answer telewizji ABC, kryzys emigracyjny w Europie i jego konsekwencje, staropolska sztuka kulinarna, Halina Kunicka, popularność a życie prywatne, mity odżywiania. Usłyszymy też przegląd wydarzeń tygodnia w opracowaniu Beaty Rumianek oraz komunikaty lokalne. Życzymy miłego słuchania.
lubisz dobre wędliny o polskim smaku? A może jeszcze chleb, ciasta, polskie słodycze, ogórki, kapustę kiszoną? Koniecznie wstąp do sklepu Polones. Z polskimi wyrobami. 49 R. Louis Street w Chester Hill. Telefon 96-449280. Sklep otwarty od środy do soboty. Wszystko kupisz przy miłej obsłudze. Wszystkie wyroby są świeże, chude, bardzo smaczne. I tanie! Pamiętajcie, Polones, telefon 96-449280. Delikatesy Polones, sponsor Radia 2000 FM. Wybierasz się do kraju? Chcesz wypocząć na wyspach? Posłuchaj nas, kochany, sprawa jest oczywista. Tylko Magna Carta, gdzie pomoc i uśmiech, czas się twój szanuje. Magna Carta Travel. Dziewczyny tam miłe i podróż mniej kosztuje. Cóż, tak mówią klienci i chyba to prawda. Bo wszystko tam załatwisz, konta nie zrujnujesz, a w biurze, gdy jesteś, jak w domu się czujesz. Magna Carta Travel, najstarsza polska agencja turystyczna rękojmią twojego bezpiecznego i udanego wypoczynku. Adres? Albert Road numer 2, tuż przy stacji kolejowej w Stratfield. Telefon 97469964 oraz 97469895. Twoja podróż nic nie warta bez pomocy Magna Carta. Magna Carta Travel, sponsor Radia 2000 FM. Za chwilę Ola Błaszkowska opowie o zwyczajach związanych z Niedzielą Palmową i Wielkim Tygodniem. A przed tym usłyszymy utwór Hej, Alleluja w wykonaniu zespołu Śląsk. Niedziela palmowa nosiła nazwę Niedzieli Kwietnej, ponieważ zwykle wypadała w czasie, kiedy pokazują się pierwsze kwiaty. W tę niedzielę po sumie odbywały się po kościołach przedstawienia pasyjne. Za czasów króla Zygmunta III istniały zrzeszenia aktorów amatorów, którzy w roli Chrystusa, Kajfasza, Piłata, Judasza i innych chodzili po miastach i wioskach i za drobną, dobrowolną opłatą odtwarzali misterium męki pańskiej. Najlepiej i najwystawniej organizowały ten rodzaj przedstawień klasztory.
Po wioskach chłopcy chodzący po domach jako przebrani aktorzy mieli nazwę pucherów od łacińskiego słowa pueri, czyli chłopcy. Do dnia dzisiejszego misteria ludowe, pasyjne odbywają się w każdy wielki tydzień w Kalwarii Zebrzydowskiej. Oskar Kolberg przytacza, że na Rusi pop siadał na osła i otoczony tłumem wiernych jechał do cerkwi. Przed drzwiami świątyni zsiadał i wchodził do kościoła. Zachował się także opis procesji z figurą Chrystusa na osiołku w kościele Panny Marii w Krakowie z 1608 roku. Osiołka lipowego, na którym także Jezusek siedzi, jako czynią w Krakowie w Panny Mariej, którego oprawcy albo siepacze miejsce z kościoła świętego Wojciecha do kościoła Panny Mariej przeprowadzą. A przedtem go, jak powiadają, sami rajce krakowscy wiedli, ale im ten urząd siepacze odjęli. Na niejednej wsi zwyczaj ten długo się utrzymywał. Palmy w Polsce, tak dawniej jak i dzisiaj, zastępują gałązki wierzbowe z gwoździami. Po ich poświęceniu zatyka się je za krzyże i obrazy, by strzegły domu i od nieszczęść i zapewniały błogosławieństwo Boże. Z tych to gałązek spalonych na popiół w następnym roku w popielec kapłan posypywał głowy ludziom popiołem. Wtykano także palmy na pola, aby Pan Bóg strzegł zasiewów i plonów przed gradem, suszą i nadmiernym deszczem. Palma, czyli poświęcona wierzba, miała według ludowych wierzeń moc leczniczą i ochronną. Dlatego to z gałązką palmy w ręku wypędzał gospodarz po raz pierwszy bydło na wiosnę. Z palm robiono krzyżyki i zatykano je na polu, aby chroniły od gradu. W okolicach Krakowa przebierali się chłopcy w niedzielę palmową w stary kożuch, wełną na wierzch. Na głowę kładli papierowy kapelusz, twarze smolili sadzą, a w prawej ręce trzymali pałkę, młotek lub drewnianą siekierkę. Chodzili od chaty do chaty, prawiąc ośmieszne oracje, bez sensu i związku, a dostawszy datek, najczęściej jaj, szli dalej. Obchody te nazywali obchodem z lilijką, obchodem puchernika lub koniarza, gdyż nieraz dosiadał chłopak drewnianego konia na kiju. Poetycko przedstawiła nastrój niedzieli palmowej i Wielkiego Tygodnia Zofia Kossak-Szczucka. W palmową niedzielę każdy kościół polski zakwita wiązankami wierzbiny, modrzewia, borówek, borowinku, jak gdyby całe gaje weszły do świątyni oddać hołd Zbawicielowi. Wierzbina usiana białymi kotkami to polska palma wdzięczna i pokorna. Gdy wiosna wczesna, a Wielkanoc późna, kotki wierzb nie są już białe, ale żółte, sypiące pyłem o słodkiej woni. Wychodząc po nabożeństwie z kościoła, należy połknąć parę poświęconych baziek. Miękkie kosmate z trudem przechodzą przez krtań, lecz zabieg wart jest trudu. Chroni bowiem od chorób gardła na przeciągu roku. Wielki Tydzień określa Kossak-Szczucka jako dni generalnego sprzątania i porządku w domu. Wielkanoc nie może zastać starych śmieci. Trzeba też i z duszy wyrzucić stary kwas, bo Wielkanoc to odnowa. Stary człowiek musi umrzeć, a nowy się narodzić. Dlatego obowiązuje spowiedź wielkanocna. Wielką środkę kapłani po kościołach odprawiali dawniej jutrznią. Dzisiaj ten zwyczaj można jeszcze spotkać w klasztorach. Na pamiątkę ucieczki apostołów w czasie aresztowania Chrystusa gasi się po każdym psalmie jedną świecę, aż zostaje jedna. Tę bierze się z lichtarza i zanosi za ołtarz. Znika światło, symbol Chrystusa, zamordowanego przez ludzi. Po pewnym czasie kleryk ze świecą powraca zza ołtarza na znak zmartwychwstania. Wtedy kapłani uderzeniami w pulpity, brewiarzem dają znać o trzęsieniu ziemi, jakie zaistniało przy wyjściu z grobu Chrystusa. Ksiądz Jędrzej Kitowicz pisze, że na ten moment specjalnie schodzili się żacy do kościoła i pomagając kapłanom robili tak wielki hałas, że trzeba ich było siłą wyrzucać. Był to tekst marcowego wydania Przeglądu Katolickiego, przygotowany na Wielką Sobotę, bo taki był oryginalny termin tej audycji. A za chwilę dowiemy się, co dyskutowano na sesji naukowej programu Question and Answers telewizji ABC. A teraz zespół Śląsk i pieśń Gojczek. Bye.
naukowa sesja programu Question and Answers. 14 marca spotkaliśmy na tym programie piątkę wybitnych naukowców z fizyki oraz biologii, czyli tych dziedzin nauki, które należą do tak zwanej po angielsku science. Jak zwykle w poniedziałki program prowadził na antenie telewizji ABC znany dziennikarz Tony Jones. A oprócz pytań ze sali i odpowiedzi członków panelu, na dole ekranu pojawiały się komentarze widzów telewizyjnych. Jednym z głównych członków panelu był Brian Greene, profesor fizyki i matematyki na Uniwersytecie Columbia w Stanach Zjednoczonych. Profesor od ponad 25 lat zajmuje się teoriami łączącymi różne obszary nauki, w szczególności tzw. teorią superstring, czyli superstrunową. Co to za teoria? Obejmuje ona modele matematyczne, które mają znaleźć wspólne wyjaśnienie dla czterech głównych sił natury, a więc siły elektromagnetycznej, silnej i słabej siły jądrowej oraz siły grawitacji. Teoria ta odrzuca ideę, że najmniejsze cząstki atomu są podobne do punktów. Zamiast tego sugeruje, że istnieją małe, wibrujące cząstki energii nazwane strunami, strings. Te struny mają wibrować z różnymi prędkościami, a zmieniając wibrację strun można tworzyć rozmaite cząstki. Jest to duże uproszczenie tej teorii strun. Więcej mogą powiedzieć tylko specjaliści fizycy. Oczywiście sprawę teorii strun rozważano w czasie wieczoru. Na początku programu rozważano niedawne odkrycie fal grawitacyjnych oraz konsekwencje tego odkrycia dla nauki. Przypomniano, że właśnie minęło 100 lat od oryginalnej teorii Einsteina. W dyskusjach zebrali głos członkowie panelu: astrofizyk Tamara Davis, Australia's Chief Scientist Alan Finkel, marine ecologist profesor Emma Johnson z Uniwersytetu New South Wales, molecular biologist Upuli Divisekera oraz profesor Brian Greene. Kilkakrotnie poruszono problem ostatniej redukcji pracowników w instytucie CSIRO, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, a następuje to w czasie, gdy konieczne są badania w wielu dziedzinach. Jedną z tych dziedzin jest zmiana klimatu. Profesor Emma Johnson stwierdziła, że większość korali na australijskich rafach nie przeżyje podwyższenia temperatury o 1,5 stopnia Celsjusza. Profesor również odpowiedziała na pytanie, jakie zadała kilkunastoletnia dziewczyna Jacinta. W jaki sposób małe żółwie znajdują swoją plażę, gdy dorosną? Odpowiedź brzmiała: żółwie kierują się falami magnetycznymi, więc gdy te ulegną zmianie, dorosłe stworzenia mogą wylądować na innym brzegu. Rozważano również sprawy rozwoju technologii oraz automatyzacji, a także zastępowania ludzi przez roboty. Stwierdzono, że stanowiska pracy nie znikają, lecz ulegają zmianie i że roboty nie zastąpią ludzi. Jeśli ktoś z widzów programu przypomniał film, w którym roboty zagrażały ludziom i oświadczył, że jeżeli my nie potrafimy kontrolować innych ludzi, to jak opanujemy roboty? Dyskutowano również niedostateczną obecność kobiet w naukach ścisłych. Lecz komentarze widzów stwierdziły, że obecność trzech wspaniałych kobiet w obecnym panelu jest dowodem, że nie jest tak źle. Sumarycznie był to fantastyczny program. Warto więc oglądać w poniedziałki wieczorem programy
question and answers niezależnie od składu paneli. Przed przeglądem wydarzeń tygodnia usłyszymy piosenkę Moje Pocieszenie i zespół Hawrań. A ty moje pocieszenie ustawiłeś smutek za. Czemuś posąd ciemną nockę i nie słuchał sumu. Nie usłyszysz już turniak wiatru grania i pewnikiem tez mojego śpiewania. Przecież zaś ja tego chciał. Synku drogi, i on nie wiedział, że cię cieszy muzyka. Kiedyś sepnął, choć słowecko, nie puściłby cienika. Razem bymy se grali śpiewali, naszym śpiewaniem ludzi pociesali. Dziś zostanę inną sam, ale przecie się spotkamy. Przyjdzie kiedyś taki czas, popytamy grą nucickę pierchową, ty ją zaśpiewasz, ja pociągnę z tobą na niebieski pola.
ciesenie łastawiłeś smutek zol. Cemuś poseł ciemną nockę i nie złotą sumul. Nie usłyszy z już turniach wiatru grania i pewnikiem tys mojego śpiewania. Przecie zaś tego wciąż, synku drogi, i o nie wiedział, zaciecie sy muzyka. Kiedyś sepną, choć słowecko, nie puścił byk cienika. Razem bymy se grali i śpiewali, naszym śpiewaniem ludzi pociesali. Dziś zostałe wino są, ale przecie się spotkamy, przyjdzie kiesik taki czas. Popytamy grą nucickę pierchową, ty ją zaśpiewos, ja pociągnę z tobą na niebieski pola. Przegląd wydarzeń tygodnia. Wita Państwa Beata Rumianek. Nie zakładamy, że z 500+ w pewnym momencie zrezygnujemy. Efekt demograficzny jest odłożony w czasie, powiedziała w dziś wieczorem premier Beata Szydło i podkreśliła, że pieniądze, które z tego programu trafią do polskich rodzin, zasilą polską gospodarkę. W piątek rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+. Premier Beata Szydło, która była gościem programu dziś wieczorem w telewizji, mówiła, że są to pieniądze, które mają pomagać w wychowaniu dzieci. Rodziny same zdecydują, na co je przeznaczą. Ufam polskim rodzinom, podkreśliła. Szefowa rządu zapewniła, że efekty działania programu będą monitorowane. Rząd chce wiedzieć, jak te pieniądze są wydawane, jak trafiają do rodzin, czy coś można usprawnić. A w Polskę wyruszyły wczoraj 500 busy, autobusy promujące program Rodzina 500+. Ta zainaugurowana przez KPRM inicjatywa ma na celu informować społeczeństwo o korzyściach wynikających z programu. Akcja będzie trwać do końca czerwca. Wniosek jest bezpłatny. Za jego pobranie ani złożenie nie ma żadnych opłat. Pomoc trafi dla ponad 3 700 000 polskich dzieci. Minister pracy zapewniła, że pieniądze potrzebne na program zostały wygospodarowane. W tym roku na ten cel zostanie przeznaczonych 17 miliardów złotych, a w przyszłym 23 miliardy. Pokazywanie jedności w walce z terroryzmem i w zapewnianiu bezpieczeństwa w przestrzeni europejskiej i światowej to dziś jedno z najważniejszych zadań, powiedział w piątek prezydent Andrzej Duda, który uczestniczył w szczycie bezpieczeństwa nuklearnego w Waszyngtonie. Podczas konferencji prezydent podkreślił, że kwestia zagrożenia terrorystycznego dominowała podczas rozmów i dyskusji przedstawicieli państw uczestniczących w szczycie. Dodał, że podczas swojego wystąpienia podziękował m.in. prezydentowi USA Barackowi Obamie za to, że z jego inicjatywy te szczyty bezpieczeństwa nuklearnego się odbywają. Dzięki naszym skoordynowanym wysiłkom żadna grupa terrorystyczna nie zdołała dotąd zdobyć broni nuklearnej albo brudnej bomby skonstruowanej z materiałów radioaktywnych, mówił Barack Obama, otwierając sesję plenarną Międzynarodowego Szczytu o Bezpieczeństwie Nuklearnym w Waszyngtonie.
Samorządy będą miały rok na usunięcie z przestrzeni publicznej nazw upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia i daty symbolizujące komunizm lub propagujące go, zdecydował w piątek Sejm, uchwalając niemal jednogłośnie ustawę regulującą tę kwestię. Zgodnie z ustawą nazwy budowli, obiektów, urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, a nie w inny sposób takiego ustroju propagować. Określono w niej, że za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach od 1944 do 1989. Prokuratorzy sprawdzą, czy profesor Andrzej Rzepliński złamał prawo. Chodzi o sprawę z 9 marca, kiedy Trybunał badał konstytucyjność ustawy o Trybunale Konstytucyjnym autorstwa PiS. Michał Dziekański z Prokuratury Okręgowej w Warszawie poinformował, że zawiadomienie w tej sprawie zgłosiły osoby prywatne. Szef PO Grzegorz Schetyna uważa, że podejmując takie działania, Polska przyjmuje putinowskie standardy, a minister Zbigniew Ziobro doradził mu, by poczytał kodeks karny. Polska dyplomacja skrytykowała czwartkową wypowiedź rzeczniczki rosyjskiego MSZ Marii Zacharowej, która oskarżyła władze w Warszawie o działanie graniczące z barbarzyństwem. Była to reakcja na zapowiedź inwentaryzacji sowieckich pomników w naszym kraju. Uznajemy wczorajszą wypowiedź rzecznik rosyjskiego MSZ Marii Zacharowej za wysoce niewłaściwą, napisał MSZ w komunikacie. W czwartek Zacharowa porównała niszczenie sowieckich pomników do wysadzania w powietrze historycznych pamiątek w Palmirze, czego dokonali terroryści z Państwa Islamskiego. Polska dyplomacja zapewnia, że dba o cmentarze sowieckich żołnierzy. W ostatnich latach Polska przeznaczyła na ten cel blisko 14 milionów złotych, licza resort i podkreśla różnicę między cmentarzami i pomnikami będącymi symbolami sowieckiej dominacji nad Polską. Udało się zakończyć trwający od lutego spór dotyczący wydawania pozwoleń na transport drogowy między Polską i Rosją. W piątek podpisano w tej sprawie porozumienie, które ma obowiązywać do końca tego roku. Podczas konferencji prasowej wiceministrowie podali, że ustalono, iż strony wymienią się zezwoleniami, które będą ważne do końca 2016 roku. Polscy przewoźnicy otrzymają 170 tysięcy zezwoleń, w tym 30 tysięcy zezwoleń na przewozy z lub do krajów trzecich, czyli w przypadku transportów towarowych z krajów spoza Polski do Federacji Rosyjskiej. Stronie rosyjskiej również przysługuje 170 tysięcy zezwoleń. Sejm jednogłośnie przyjął w piątek nowelizację Karty Polaka. Wprowadzone zmiany mają ułatwić osiedlenie się w Polsce posiadaczom karty m.in. poprzez dofinansowywanie do wynajęcia mieszkania czy zwolnienie posiadacza Karty Polaka z opłat konsularnych. To pierwsza ustawa w historii III Rzeczpospolitej, która naprawdę po partnersku traktuje naszych rodaków na wschodzie. Po raz pierwszy traktujemy ich podmiotowo i dajemy im wybór. Tym, którzy chcą na ziemi swoich ojców i swoich dziadków, mówimy, że państwo polskie będzie was wspierać. Będzie wspierać podtrzymywanie polskiej tożsamości narodowej, kultury i polskiego języka. Tym, którzy chcą to przyjmować, mówimy, ułatwiamy wam to. Dajemy wam polskie obywatelstwo, oczekujemy was z otwartymi rękami, zaznaczył Michał, sprawozdawca projektu i przewodniczący Komisji Łączności z Polakami, Michał Dworczyk. Niemiecki dziennik Die Welt, używając zwrotu polski obóz koncentracyjny, naruszył dobre osobiste Zbigniewa Osewskiego, uznał sąd apelacyjny w Warszawie. Jednocześnie orzekł, że mężczyźnie nie należą się indywidualne przeprosiny. W związku z tym zapowiada on wniesienie kasacji. Zbigniew Osewski poczuł się dotknięty osobiście stwierdzeniem użytym przez gazetę, bo jeden z jego dziadków zmarł w niemieckim obozie pracy w Iławie, a drugi był więziony w obozach w Niemczech. Pełnomocnik powoda Andrzej Dramiński jest zadowolony z orzeczenia sądu, które uważa za przełomowe. Rodzina, bliscy i przyjaciele i współpracownicy pożegnali w piątek w Brukseli 61-letnią Janinę Panasewicz, która zginęła w zamachach terrorystycznych, do jakich doszło przed Wielkanocą w belgijskiej stolicy. Bilans ofiar śmiertelnych ubiegłotygodniowych zamachów w Brukseli wynosi 32 osoby, poinformowała minister zdrowia Belgii Maggie de Blok. 340 osób zostało rannych. Nie sprecyzowano, czy władze wliczają w ten najnowszy bilans trzech zamachowców samobójców, którzy przeprowadzili ataki bombowe na lotnisku i stacji metra. Przed sądem okręgowym w Gdańsku rozpoczął się proces w sprawie Amber Gold. Rozprawa miała się zacząć o godzinie 9 rano, ale uniemożliwił to alarm bombowy. Policjanci przez 2 godziny przeszukiwali budynek, ale nie znaleźli żadnych ładunków wybuchowych.
Prokuratura ma już opinię w sprawie dotyczącej zdarzenia z udziałem prezydenckiej limuzyny sporządzone przez biegłych ze specjalności mechanoskopii i z zakresu badań wypadków drogowych. Według nich przyczyną wypadku było najechanie na leżący na jezdni przedmiot. W ciągu ostatnich 40 lat liczba osób z nadwagą zwiększyła się 6-krotnie. Po raz pierwszy na świecie jest więcej osób otyłych niż mających niedowagę, wynika z badania opublikowanego w medycznym czasopiśmie Lancet i cytowanym przez Bloomberga. Według naukowców nie ma szans na powstrzymanie epidemii otyłości. Jeszcze w 1975 roku na świecie było 105 milionów osób z nadwagą. Obecnie jest ich 640 milionów. Naukowcy doszli do takich wniosków na podstawie ankiet zbieranych w kilkunastu krajach świata i analizie uzyskanych w ten sposób danych za pomocą metod statystycznych. Kilka stuleci temu polska kuchnia miała opinię jednej z najlepszych, jeśli nie najlepszej w Europie. Polacy o tym teraz nie pamiętają, być może ta wiedza nie jest im potrzebna. Badanie przeszłości było im potrzebne, by potem twórczo przetwarzać dawne przepisy, mówi portalowi telewizyjnemu Andrea Camastro, szef kuchni warszawskiej restauracji Sensis, która niedawno dostała prestiżowe wyróżnienie Gwiazdkę Michelina. Tak, przez 2 lata, bo tyle czasu istnieje nasza restauracja, koncentrowaliśmy się na tym, by zbliżyć się do doskonałości, gotować najlepiej jak można w sposób jak najbardziej kreatywny. Nie robiliśmy tylko tego po to, by zdobyć Gwiazdkę Michelina. Wiedzieliśmy jednak, że może być naturalną konsekwencją naszej pracy. Nie otworzyłem restauracji po to, żeby dostać gwiazdkę, tylko po to, by gotować i dążyć do doskonałości. Tą kulinarną wiadomością żegnam się z Państwem. Do usłyszenia za tydzień. You are now listening to Radio 2 FM 98.5. Przegląd wydarzeń tygodnia przedstawiła Beata Rumianek. Za chwilę kryzys emigracyjny w Europie. A teraz zespół Baciarka i Wiosna. Oczywiście w kraju, a u nas niby jesień, ale w gruncie rzeczy jeszcze wspaniałe lato. Śnieg już stopniał, przeszła zima i nikt wiosny nie zatrzyma. I z radości wszystko wstanie, idzie czas na zakochanie. Czuję, jak renit już nie kupuje. Aha!
kryzys emigracyjny w Europie i jego konsekwencje. Pół roku temu w naszej audycji przedstawiłem dramat uchodźców, dramat Europy. Dzisiaj wiemy, że sytuacja emigrantów i Europy nie ulega poprawie. Wręcz przeciwnie, osiąga poziom krytyczny. A jakie będą tego mogły być konsekwencje, dowiadujemy się z artykułu "Zdelegalizujmy islam" w tygodniku Wprost. Dziennikarz Mariusz Staniszewski rozmawiał z Miriam Szachet, pochodzącą z polsko-syryjskiej rodziny. Miriam jest działaczką społeczną, prezesem Fundacji Estera i jest tak radykalna, że postuluje delegalizację islamu w Polsce. Twierdzi, że islam jest niezgodny z polską konstytucją, która zakazuje funkcjonowania organizacji stosujących przemoc, a tym dokładnie jest dżihad. Na terenie Europy muzułmanie starają się także wprowadzić prawo szariatu. Polska konstytucja mówi również o wolności wyznania i sumienia, a islam zakłada brak wolności. Wszak każdemu, który odejdzie od tej religii, grozi śmierć. Na pytanie dziennikarza, jak to się stało, że przez lata chrześcijanie i muzułmanie żyli obok siebie i nie dochodziło do prześladowań, Miriam odpowiada. To wynik rządów totalitarnych, które były dość liberalne. Tak na przykład było w Syrii, gdzie władzę posiadali alawici, muzułmańska mniejszość wyznaniowa. Panowała wtedy większa wolność. Niestety, gdy wprowadza się zasady demokracji i zaczyna decydować większość, wprowadzany jest religijny, radykalny totalitaryzm. Dalej Miriam Szachet mówi, że 50 krajów, w których prześladowani są chrześcijanie, łączy jedna wspólna cecha – islam. Mniejszości są atakowane, bo tak nakazuje Koran. A w Koranie jest 169 wersów wzywających do mordowania niewiernych. W dalszym ciągu wywiadu Miriam omawia stosunek do kobiet według zasad islamu. Kobieta jest połową mężczyzny, który powinien ją bić. Muzułmanie mogą używać kobiet niewiernych i dlatego na targach niewolników w Syrii są sprzedawane głównie chrześcijanki i kobiety z sekcji jazydów. Potem one są bite i gwałcone. Muzułmanki są także sprzedawane przez rodziny. Ojciec nieraz sprzedaje 12-letnią córkę znacznie starszemu mężczyźnie. Gdy taka para przybywa do Europy, to zgodnie z prawem jest to pedofilia. Ale w islamie prorok Mahomet wziął za żonę 6-latkę. To wszystko jest sprzeczne z europejskim prawem i kulturą, a polska konstytucja mówi o tym, że nie powinna tu działać żadna organizacja, która zakłada łamanie prawa. Dalej dziennikarz Mariusz Staniszewski stwierdza, że w Polsce od kilkuset lat żyją Tatarzy, którym trudno byłoby zabronić wyznawania religii muzułmańskiej. Miriam Szachet uważa, że są różne sposoby na delegalizację islamu w Polsce i chce, żeby ta sprawa była zbadana. Żadna osoba nie może być poza prawem, a więc nie może propagować treści, które zawierają nienawiść, czyli tekstów Koranu. Muzułmanie w Polsce mogą mówić, że mają dobre intencje, lecz niestety, według swojego prawa mogą kłamać, oszukiwać i podstępem propagować islam. A właściwie powinni się określić, czy chcą przestrzegać naszych zasad i naszej konstytucji. Wtedy jednak musieliby się wyrzec części tekstów Koranu i oficjalnie określić, czy Mahomet jest ich wzorem do naśladowania. W dalszym ciągu Miriam mówi, że zaczęła nienawidzić zła w islamie, gdy była nastolatką, czytając o sytuacji tamtejszych kobiet. Wtedy też powiedziała sobie, że nie chce, żeby świat tak wyglądał. A teraz zagrożenie jest ogromne. Po prostu mamy wojnę. Zderzenie cywilizacyjne na terenie Europy.
A oto dalsze uwagi Miriam. Dopóki muzułmanie w Europie są w mniejszości, zachowują się pokojowo. Lecz wszędzie powstają strefy no-go, w których obywatele wolnych krajów boją się przebywać. Kościoły są tam niszczone lub palone i dzieją się tam różne okropne rzeczy. Prawdopodobnie pierwsza zostanie zislamizowana Francja, gdy wszyscy młodzi chłopcy o imieniu Mohamed, a jest to najbardziej popularne imię francuskich dzieci, dostaną prawo głosu, to skończy się Francja. Dlatego byłoby super, gdyby Polska pokazała jako pierwsza, jak przeciwdziałać islamizacji. Trzeba to robić teraz, gdy jeszcze stanowimy większość i mamy swoje prawa i konstytucję. Dalej Miriam mówi. 90% uchodźców nie ucieka przed wojną. Wielu imamów mówi wprost. Młodzi mężczyźni nie mają zostawać w swoich krajach. Oni mają zasiedlać Europę. Jest to odgórnie sterowana akcja. To jest dżihad. Nie przyjeżdżają z bronią w ręku. Walczą o swoje prawa, wprowadzają szariat niezgodny z konstytucją. Nie ma możliwości współistnienia w Europie chrześcijan i muzułmanów, bo ich celem jest podbicie Europy i odebranie nam naszych praw i wolności. Gdy pisałem ten tekst, w programie Foreign Correspondent telewizji ABC pokazywano wydarzenia noworoczne w niemieckiej kolonii. O tym właśnie wspominała też Miriam. Jej zdaniem to nie były chuligańskie wybryki, lecz jak otwarcie powiedział jeden imam. Młodzież muzułmańska napastowała kobiety, ponieważ były nieodpowiednio ubrane, a nie według zasad Koranu. Mariusz Staniszewski w tygodniku Wprost twierdza, że szanse na zdelegalizowanie islamu w Polsce są minimalne. Na to Miriam Szachat. Czasem idzie się na wojnę, choć małe są szanse na zwycięstwo. Walczy się, bo sprawa jest ważna. Jeśli we Francji zapanuje islam, to będziemy mieli pierwsze państwo muzułmańskie, które posiada bombę atomową. Później przyjdzie pora na Wielką Brytanię i Niemcy. A wtedy bardzo łatwo będzie podbić Polskę. Niech nam się nie wydaje, że nas to nie dotyczy. A co robić? Nie wpuszczać muzułmanów, zbroić się, dać wszystkim Polakom pozwolenie na broń, organizować szkolenie wojskowe jak w Szwajcarii, by obywatele mogli się sami bronić i szykować się do tego, co nastąpi w najbliższych czasach. Były to wypowiedzi Miriam Szachet w tygodniku Wprost. A teraz Ola Błaskowska opowie nam o staropolskiej sztuce kulinarnej. Bogaci mieszczanie jadali dużo mięsa. Taksy na mięso wymieniają mięso wołowe i wieprzowe, prosięta, cielęcinę i podroby cielęce, baraninę, drób. Prócz mięsa kupowanego na targu pewną rolę odgrywała w miastach hodowla własna, zwłaszcza drób. I świnie trzymano na terenie podmiejskich ogrodów, a nierzadko w komórkach w centrum miasta. W większych miastach specjalni pasztelnicy przygotowywali pasztety i galaretki mięsne. Podstawą wyżywienia średnio zamożnego mieszczanina, a także biedoty miejskiej stanowiło oczywiście nie mięso, lecz chleb, a także groch, kasze i polewki piwne. Jadano także sporo ryb, przede wszystkim tanie śledzie. Ryby rzeczne i hodowane w stawach były, jak wynika z taks, nieco droższe, a więc pojawiały się głównie na stawach zamożniejszych mieszczan. Konsumowano w miastach niewiele jarzyn, chyba mniej niż na wsi. Najpopularniejsze to kapusta, ogórki, rzepa, cebula, marchew, pietruszka. Okraszano potrawy głównie olejem i słoniną, tylko najzamożniejsi masłem. Na biało spożywano niewiele, trochę sera i jaj, z owoców najwięcej było jabłek, śliwek i gruszek. W jadłospisach występują także orzechy i jagody. Różnice w diecie bogatego i ubogiego mieszczaństwa musiały być znaczne.
Konkretne dane, jakimi rozporządzamy, to rachunki szpitali z jednej strony, z drugiej rachunki uczt oczywiście. Nie mogą one być podstawą do wniosków na temat sposobu odżywiania się mieszczan na co dzień. Niemniej jednak pozwalają na pewne spostrzeżenia. Dzienne spożycie ziarna, czyli pieczywo, kaszę i mąkę w dużym mieście szacować trzeba dla pierwszego połowy XVII wieku na około prawie kilo na głowę. Co równało się standardowi wyżywienia w tym czasie w miastach zachodnioeuropejskich. Najwspanialej i najbardziej dosyta jadali bogaci patrycjusze, ale również wikt średnich grup w miastach był dosyć różnorodny. Zawierał mięso i jeżyny, pojawiały się w nim przyprawy i owoce, preferowano potrawy o smakach bardzo intensywnych, spożywano sporo słodkich ciast i słodyczy. Natomiast dieta ubogich warstw miejskich musiała być niedostateczna, w wielu wypadkach nawet głodowa. Zwłaszcza w latach nieurodzajów i drożyzny głód zaglądał w oczy, a to zdarzało się w tych stuleciach bardzo często. Bardzo niewiele wiadomo na temat sposobu odżywiania się chłopów. I tu musiały być oczywiście znaczne różnice. Lepiej jadali bogaci kmiecie i czeladź folwarczna, znacznie gorzej zagrodnicy i wiejska biedota. Podstawą wyżywienia stanowiły produkty zbożowe spożywane w postaci kasz, chleba, polewek, rzadziej krusek lub pierogów. W niektórych regionach popularne były podpłomyki. Podstawową potrawą w kuchni chłopskiej była rzepa pieczona i gotowana. Można ją śmiało uważać za poprzednika dzisiejszych kartofli. Z warzyw jedzono sporo grochu i kapusty, a także ogórki, marchew, pietruszkę, które hodowano w chłopskich ogródkach. Mięso pojawiało się tylko od święta, najczęściej wieprzowe, gdyż hodowla świń była łatwiejsza w małym gospodarstwie niż innych zwierząt. Trzymano również krowy, ale nie na obój, lecz dla mleka, które stanowiło ważne uzupełnienie pożywienia. Wyrabiano z niego masło, głównie na sprzedaż, i sery. Serwatka i maślanka były wypijane lub stanowiły podstawę przyrządzania polewek. Rzadko spożywali chłopi mięso, drobiu i jaja, mimo że przy każdej zagrodzie hodowano kury. Uzupełniano wyżywienie owocami z ogródka, czyli jabłkami, śliwkami, rzadziej gruszkami, a także zbieranym runem leśnym, czyli jagody, orzechy i grzyby. Jako przyprawy służyła sól kupowana na targu w mieście, a więc bardzo oszczędzana, i miód z własnej pasieki lub podbierany w lesie. Wielu chłopów zastawiało także sidła na ptaki i zające, w ten nielegalny sposób zdobywając dodatkową żywność dla siebie i rodziny. Do kraszenia potraw używano głównie oleju rzepakowego, u bogatszych także sadła i słoniny. Podobnie jak chłopi odżywiała się także znaczna część szlachty zagrodowej. W okresach nieurodzaju ludność wsi ważyła polewki z pokrzywy i lebiody, piekła chleb z otrąb, plew, słomy, liści dębowych, żołędzi, zbierano nasiona i wszelkie dzikie owoce, wyciskano sok z pączków brzozy i leszczyny, zaspokojano głód nawet korą drzew. Słuchacie Państwo Radia 2000 FM na częstotliwości 98,5 MHz. Konsulat Generalny RP zaprasza na koncert In Games w wykonaniu polsko-australijskiego zespołu Hourglass Ensemble w piątek 8 kwietnia o godzinie 20 w sali recepcyjnej konsulatu. Zespół wystąpił w składzie Ewa Kowalski – flet, Krześ Kinda – fortepian, Andrew Kennedy – klarnet i Michelle Urquhart – skrzypce i altówka. Zespół Hourglass Ensemble zaprezentuje piękne polskie surrealistyczne dzieła. Wyjątkową perłą będzie double concerto Brucha oraz najnowsze australijskie utwory, które są zarówno orśniewające i niebezpieczne, jak i rozmarzone. Należy potwierdzić uczestnictwo na adres marta.kieć@msz.gov.pl lub telefonicznie na numer 9387-86-00. Konsulat Generalny RP oraz Ośrodek Duszpasterstwa Polskiego dla upamiętnienia w tym roku rocznicy Chrztu Polski oraz rocznicy śmierci Henryka Sienkiewicza
ogłasza dwa konkursy, plastyczny i literacki, dla dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 18 lat. Konkurs polega na wykonaniu w dowolnej formie pracy pisemnej lub plastycznej, inspirowanej wydarzeniami z historii Polski. Każdy uczestnik może wziąć udział w jednym lub obu konkursach, zgłaszając tylko jedną pracę w każdej kategorii. Termin nadsyłania prac upływa 23 maja tego roku. Przewidziane są ciekawe nagrody. Regulamin konkursu znajduje się na internecie konsulatu pod adresem www.sydney.mz.gov.pl/pl. A teraz już ciąg dalszy. Jak popularność Aliny Kunickiej wpływała na jej życie prywatne, dowiemy się za chwilę. A teraz studio Buffo i 20 lat. Nie miałem prawie nic, a chciałem jej darować świat i czarno-białe dni rozłożyć na palecie barw. Mówiłem, jeśli chcesz, zabiorę cię daleko stąd, ze sobą tylko weź gorące serce dwoje rąk. 20 lat, a może mniej, wirował w oczach słońca pył. 20 lat, a może mniej, świat brałem takim, jaki był. 20 lat, a może mniej, uczyłem się dopiero żyć. 20 lat, a może mniej, nie miałem prawie nic. Nie miałem prawie nic, a chciałem jej darować świat, rozmienić każdą myśl na cienie nocy, światła dnia. Zciemniała listów biel, kto inny zabrał ją gdzieś stąd. To było dawno, wiem, i wiem już nawet, gdzie tkwił błąd. 20 lat, a może mniej, wirował w oczach słońca pył. 20 lat, a może mniej, świat brałem takim, jaki był. 20 lat, a może mniej, uczyłem się dopiero żyć. 20 lat, a może mniej, nie miałem prawie nic. Uczyłem się dopiero żyć. Dwadzieścia lat, a może mniej, uczyłem się dopiero żyć. 20 lat, a może mniej, nie miałem prawie nic.
Halina, popularność. Wędrujemy dalej z Haliną Kunicką przez jej życie opisane w książce Świat nie jest taki zły w rozmowach z Kamilą Drecką. Dzisiaj dowiemy się, jak rosnąca popularność artystki wpływała na jej życie prywatne. Autorka książki Kamila pyta, kiedy się pani poczuła pewnie na scenie? Czy wtedy, kiedy dostała pani nagrodę pierwszą, potem drugą? Na to Halina. Nagrody nigdy nie powiększały mojej pewności na estradzie. Natomiast Lucjan dał mi siłę i wiarę w siebie. Szczególnie, kiedy już byliśmy razem. Lecz nigdy nie powiedział, jesteś świetna. Zresztą nie musiał nic mówić, żebym wiedziała, czy moje śpiewanie mu się podobało, czy nie. Nasze koncerty miały liczną widownię i odzew publiczności był fantastyczny. Lecz nie myślałam nigdy, że jestem znakomita. Halina na koncie ma 4 złote płyty, lecz największą przyjemność sprawiła jej pierwsza złota panienki z bardzo dobrych domów, otrzymana w 1967. Przespiewała setki piosenek. Były wśród nich takie, które zaśpiewała tylko raz, lecz wiele z nich śpiewa przez całe życie. Zresztą nigdy jej nie przyszło do głowy, żeby je wszystkie policzyć. Ile nagrała do radia, ile znajdzie na płytach, a ile wyśpiewała na koncertach. W czasach PRL-u Halina i Lucjan mieli nieprawdopodobną popularność. Było jedno polskie radio i jedna telewizja. Nie było tabloidów i internetu, więc ludzie nie wiedzieli o ich romansie. Tymczasem Halina często występowała w programie telewizyjnym Lucjana Muzyka lekka, łatwa i przyjemna. Pewnego dnia Lucjan powiedział w programie: a dzisiaj Halina Kunicka nie wystąpi przed państwem, bo właśnie urodziła mi syna. Te słowa wywołały aferę na całą Polskę. Aby zapobiec plotkom i pokazać, że dziecko jest normalne, Halina zdecydowała się wystąpić z 2-miesięcznym Marcinkiem na okładce tygodnika Kobieta i Życie. Niestety popularność miała też odwrotne skutki. Pojawiały się plotki, a to, że Lucjan zmarł, albo że Halina truła się gazem. Wtedy byli więc w centrum zainteresowania i tłumy przychodziły na kilkadziesiąt recitali, żeby zobaczyć ich razem. Jak w PRL-u wyglądało nagrywanie płyt? W tamtych czasach nagrana płyta ukazywała się zazwyczaj po roku. Żeby płyta została złotą, musiano sprzedać 150 tysięcy egzemplarzy. Pieniądze dostawali kompozytorzy i autorzy tekstów, a artyści tylko honoraria za minutę nagranej muzyki. Mimo to panowało przekonanie, że artyści opływają w luksusy. W jednej gazecie nawet napisano, że kydryńscy mają luksus, bo mają w łazience kafelki. Kamila Drecka pyta, czy po roku 1989 zmieniła się rzeczywistość estradowa. A to Halina. Rynek muzyczny zmienia się bardzo powoli. Lecz o ile przed tym były sztywne stawki, to później zaczęto pytać artystów, za ile wystąpią. Często słyszę, że gdybym rozpoczęła karierę w dzisiejszych czasach, to ho, ho, wille i baseny, ale nie jestem pewna, czy byłabym szczęśliwsza. Było jak było i jest jak jest. Jak zdobywała pani kostiumy sceniczne w czasach PRL-u, pyta Kamila. Na to Halina. W pierwszych latach na scenie nosiłam wspaniałe suknie z bazaru Różyckiego. Za granicą starałam się zdobyć coś oryginalnego, ale nigdy nie buszowałam po najdroższych sklepach. A w kraju często kupowałam rzeczy, które projektowała Basia Hoff.
Później Halina wspomina też lata, kiedy dostawała dziesiątki różnorodnych listów potwornych oraz otrzymywała anonimowe telefony. Lecz nigdy nie spotkała się z bezpośrednią agresją. Lecz za to miała wielu fanów, którzy dalej o niej pamiętają. Takimi byli i niektórzy są Andrzej Bogdan, Krzysztof i Grzegorz. W domu Halina ma ogromną szufladę, której ma zebrane przez fanów nagrania, DVD, płyty, każdy jej wywiad i plakaty do recitalów. A poeta Zbigniew Herbert umieścił jej imię i nazwisko wraz z Ireną Santor i Dalidą w tomiku Epilog Burzy w roku 1998. Halina była bardzo szczęśliwa, że wybitny poeta ją zauważył. Dzisiaj Ola Błaszkowska opowie o następnych mitach odżywiania. A posłuchajmy teraz piosenki Trubadurzy i artystów Studio Buffo. Znamy się. Potrafisz wśród nich znaleźć siebie. Wierzę, że kiedyś odgadniesz z tych marzeń, że chciałbym się z tobą zobaczyć naprawdę. Znamy się tylko z widzenia, a jedno o drugim nic nie wie. Przez ulicę szeroką jak rzeka uśmiechamy czasem do siebie. Znamy się. Przyjedź mamo na przysięgę, zaproszenie wysyłał szef. Czekamy, gdzie ty jesteś, Wiera, gdzie twój dom? Wiera, czarny obrzyd miałaś, Wiera.
źle. Biera, biera, spokój nam zabrałaś. Biera, biera, bez ciebie źle. Margaryna jest zdrowsza od masła. Nieprawda. Masło jest lepsze, bo jest naturalne i lepiej przyswajane przez organizm. Margaryna wprawdzie ma mniej cholesterolu, ale jest mieszanką tłuszczów roślinnych, poddanych procesowi sztucznego utwardzania. Wtedy tworzą się niebezpieczne dla zdrowia związki kwasów tłuszczowych. Szczególnie szkodliwe są margaryny do pieczenia oraz zawarte w tłuszczach cukierniczych. Nie powinny ich spożywać przede wszystkim kobiety w ciąży i małe dzieci. A nawet margaryny używane do smarowania chleba również nie są obojętne dla zdrowia. Kurczaki są naszpikowane hormonami i antybiotykami. Kilkadziesiąt lat temu hormon wzrostu używano do tłuczenia kurczaków w USA. Dzisiaj w Polsce i innych krajach jest to zakazane. A przed ubojem hodowca musi uzyskać od weterynarza zaświadczenie, że w ciągu ostatnich 7 dni kurczak nie był leczony antybiotykami lub innymi lekami. Im więcej słodyczy, tym bardziej zepsute zęby. Niezupełnie nieprawda. Nie jest bowiem ważne, ile słodyczy zjemy, lecz jak długo trzymamy je w ustach. Im dłużej żujemy cukierek lub gumę, tym większe zagrożenie próchnicą, bo wtedy zęby są narażone na zabójcze działanie kwasów. Więcej szkody przynosi jednak lizak niż szybko zjedzona tabliczka czekolady. A najgorsze dla zębów są słodkie napoje popijane małymi łyczkami. Docierają do każdego miejsca w jamie ustnej, a wtedy nasze zęby są bez szans. Surowe warzywa są zdrowsze niż gotowane. W czasie gotowania i pieczenia warzywa tracą około 50% witamin z grupy B oraz witaminy C. Jednocześnie jednak potrawa staje się bardziej przyswajalna, a organizm łatwiej korzysta z witamin i mikroelementów. A słynny amerykański profesor Richard Rogan twierdzi, że dzięki jedzeniu gotowanych potraw gwałtownie zaczął się rozwijać nasz mózg, albowiem wtedy dostał wreszcie wystarczającą ilość substancji odżywczych, których nie zapewnia małpia dieta, czyli oparta na surowiźnie. Obfita kolacja tuczy bardziej niż obfite śniadanie. Nieprawda. Nieważne, kiedy w ciągu dnia otrzymamy największą dawkę kalorii. Liczy się całodzienny bilans, a nadmiar kalorii i tak zostanie odłożony w postaci tkanki tłuszczowej. A najzdrowsze jest jedzenie 5 lekkich posiłków mniej więcej co 3 godziny. A jeżeli mamy w planie wystawną kolację, trzeba po prostu wcześniej zjeść mniej, aby dobowy bilans kaloryczny się nie zmienił. Posłuchajmy jeszcze artystów w Studio Buffo i Pamiętam Ciebie z tamtych lat. Zamknij świat na klucz, wróć do mnie. Żal za siebie rzuć, wróć do mnie. Bo ja wciąż pamiętam ciebie z tamtych lat. Z tamtych lat, wróć nam. Wygnaj z serca chłód, wróć do mnie. Jak najkrótszą z dróg wróć do mnie, bo ja wciąż pamiętam cię z tamtych lat. Ciebie z tamtych lat. Niech się dzieje, co chce. Niech się dzieje, co chce. Może być źle. Mówię nam obrączki dwie, bo po to, by ze sobą być, żyjemy ja i
jak stracony czas. Wróć do mnie, jak już kiedyś raz. Wróć do mnie, bo ja wciąż pamiętam cię z tamtych lat. Wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lata. Tak ty, wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kochałem cię. Niech się dzieje, co chcę. Niech się dzieje, co chcę. Nam nie może być źle. Kupię nam obrączki dwie, bo po to, by ze sobą być, żyjemy ja i ty. Zamknij świat na klucz, wróć do mnie, żal za siebie rzuć. Wróć do mnie, bo ja wciąż pamiętam cię z tamtych lat. Z tamtych lat, z tamtych lat. Wróć do mnie z tamtych lat. Nasza audycja dobiega końca. Brali w niej udział Piotr Broś, Aleksandra Baszkowska, Beata Rumianek oraz redaktor dzisiejszej audycji Jerzy Moskała. Za tydzień zapraszamy na audycję Elicy Lejewskiej na falach 98,5 radiostacji 2000 FM. Na internecie można słuchać tej i wielu poprzednich audycji pod adresem www.pl2000fm.blogspot.com. A teraz po godzinie pierwszej można do nas dzwonić pod numer 97 15 54 11. Powtarzam, 97 15 54 11. Na zakończenie posłuchamy piosenek Haliny Kunickiej. Słynna ballada o dobrej żonie, którą śpiewa wraz z mężem Lucjanem Kedryńskim. Oraz niezapomniany przebój filmowy Od nocy do nocy. Życzymy przyjemnego weekendu i tygodnia. Korzystajmy jeszcze z ciepłego lata, albo jak to woli, ciepłej jesieni. Do usłyszenia. Gdy pachnie już Maciejka i noc zarzuca sieć, jak dobrze główkę swej dziewczyny przy swojej głowie mieć. I wszyscy przyjaciele, koledzy, bracia, żon gadają po kościele. Ale sobie, ale sobie, ale sobie, ale sobie dobrą żonę wziął. Gdy żabi chór nam śpiewa i świerszcz zaczyna grać, jak dobrze obok swej dziewczyny to ona na słodko spać. I wszyscy przyjaciele i brat i swat i teść gadają po kościele. Jak to dobrze, jak to dobrze, jak to dobrze, no jak to dobrze taką żonę mieć. Gdy nocą lubi padać, a rankiem lubi mrzeć, jak dobrze obok swej dziewczyny do rana pięknie śnić. I wszyscy przyjaciele i podchorąży wódz gadają po kościele, żeby tak się, żeby tak się, żeby tak się, żeby tak się, żeby tak się.
się zestarzeje i śmierć zacznie bać. Jak dobrze ci ze swą dziewczyną, jak ręka w rękę spać. Jak dobrze ci ze swą dziewczyną, tak ręka